Przed nami jeden z najgorętszych weekendów tych wakacji. Startuje właśnie impreza Żagle 2021, żeglarski Szczecin. Atrakcji na Łasztowni nie zabraknie. Paweł Domański, oto RS Poleca i cała paleta weekendowych aktywności. Chcecie poczuć morski charakter Szczecina? Wystarczy, że wybierzecie się na Łasztownię, gdzie cumują żaglowcy, które brały udział w regatach bałtyckich. Zobaczycie Baltic Beauty, Dar Młodzieży, Standard, Pogorie i Fryderyka Chopina. Będzie też kilka mniejszych jednostek, ale oprócz nich wspaniała atmosfera, koncerty szantowe i festiwal orkiestr dętych. Miały być tollshipy, ale żeglarski Szczecin to niezły sposób na otarcie łez. Rób ta co chce ta, ale kup ta bilet. Kolejna odsłona festiwalu Poland Rock, czyli dawnego przystanku Woodstock, po raz drugi zagości w regionie, ale po raz pierwszy w Makowicach, niedaleko Płotów. Fani totalnej wolności będą zawiedzeni faktem, że w tym roku po raz pierwszy trzeba kupić bilety. Większość uczestników będzie też musiała wylegitymować się z certyfikatu szczepienia przeciwko COVID. Takie przepisy. Teraz w Makowicach może bawić się około 20 tysięcy osób. Dla porównania, w latach świetności festiwalu bawiło się nawet około 700 tysięcy. Jeśli na te edycje zabrakło dla Was wejściówki, możecie rozbić namiot w swoim pokoju i festiwal przeżywać online. A my jeszcze na chwilę wracamy do żeglarskiego Szczecina. W sobotę jeszcze jedno specjalne wydarzenie. Do swojego rodzinnego miasta wraca Cleo. W sobotę o 18:00 zaśpiewa w Netto Arenie. Przypomnę tylko, że to właśnie Cleo i znany szczeciński saksofonista Sylwester Ostrowski są autorami na wskroś szczecińskiego utworu Na Fali. Ten kawałek stał się motywem przewodnim żeglarskiej imprezy w mieście. Pamiętajcie, sobota, godzina 18:00, Netto Arena. Bilety płatne. To, co możecie tam kupić, nie ma jeszcze takiego znaczenia jak to, gdzie trafią pieniądze. Również w sobotę w Agencji Mienia Wojskowego przy Sambora w Szczecinie trzeci wielki kiermasz na rzecz Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Dzięki wolontariuszom i Waszej pomocy udało się zorganizować wakacyjne wyjazdy dla żołnierzy, weteranów i działaczy podziemia niepodległościowego, letnie wyjazdy czy paczki świąteczne. Oni jednak wciąż potrzebują Waszego wsparcia. Wcześniej ciężko doświadczył ich los, a oni mimo wszystko walczyli dla nas. Zawalczmy więc dla nich. A na koniec propozycja bezpośrednio od Radia Szczecin. Jeśli tylko chcecie zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, będzie do tego okazja. W naszym ogrodzie, na rogu Wojska Polskiego i Niedziałkowskiego, stanie mobilny punkt szczepień. To najłatwiejsza droga, żeby móc w czasie urlopu pochwalić się na lotnisku certyfikatem szczepienia, ale przede wszystkim uchronić się przed najcięższymi skutkami koronawirusa. To oczywiście Wasz wolny wybór, ale ja zachęcam, zróbcie to i miejmy już tę pandemię z głowy. W tym RS Poleca to już wszystko, a dzieje się naprawdę dużo w ten weekend. Wybierzcie coś dla siebie i bawcie się dobrze.